Karpa Warszawska przedstawia Michał Śmielak Ucichły ptaki przyszła śmierć Czyta Janusz Zadura Prolog Patrzę przez to pieprzone okno ale śmierć nie przychodzi Chociaż powinna W końcu obiecała nie ma jej za zielonymi krzakami po lewej, nie wyłania się spośród drzew po prawej. Jej kroki nie stukają po brukowanym chodniku. Wciąż mogę się cieszyć zielenią liści wiatrem na policzku śpiewem ptaków i z przerażeniem nasłukiwać szeptów. A ja czekam. Z tymi szeptami to jest śmieszna sprawa. Bo człowiek nie wie, czy je słyszy, czy też nie. O, co innego, krzyk zażynanego człowieka. <grytania> Tego nie da się pomylić z niczym innym. Gdy ktoś w twoim towarzystwie wypruwa flaki przyjacielowi, to wiesz, co się dzieje. Nie nadstawiasz ucha, żeby coś tam pochwycić na granicy słyszalności, ledwo uchwytnego. Sprawa jest jasna. I wiadomo, co się święci. Otóż nic ciekawego, moi drodzy, gdyby ktoś chciał wiedzieć. Ktoś powie, że to całkiem fajnie w takiej sytuacji, jednak przeżyć i siedzieć sobie na słoneczku, co najważniejsze nad ziemią, a nie kilka metrów pod jej powierzchnią, mając wszystkie członki w komplecie. Ale ja jestem daleki od tego. Ostatnio w ogóle jestem daleki od wszelkich stwierdzeń dotyczących życia i tego, co jest na plus, a co na minus. Jestem w szpitalu, to wiem. Jeszcze wczoraj, może to było tydzień temu, nie pamiętam. Byłem w lesie. No i od razu dodam, że nigdy więcej do lasu nie pójdę. O nie! Te wszystkie liście, krzaki. Drzewa, te trupy, zwłoki, krew, to nie dla mnie. Jakoś na dniach miałem się żenić. W sobotę? Wszystko mi się w tym szpitalu miesza. To głupi szpital. A właściwie taki dla głupich. Czy nadal mam przyjaciół? Nie wiem. Czy mam swoją pracę w banku? Nie wiem. Czy mam jeszcze narzeczoną? Nie wiem. To były pewniki. Rzeczy nadające sens mojemu życiu, a teraz jest tylko szpital i wspomnienia. Nie lubię jednego i drugiego. Zatem nie wypowiem się na tematy dotyczące życia, bo jak sami widzicie, jestem w dość nieciekawej sytuacji. I gdzie mi tam o życiu prawić? Chętniej wypowiedziałbym się za to o śmierci I to nie w aspekcie metafizycznym, ale bardziej z pozycji praktyka O tak, w tej kwestii mam cholernie duże doświadczenie Kilka stron w CV by się uzbierało Śmierć? Wiem jak pachnie mm, Wiem też jak śmierdzi nie do końca wiem, jak wygląda, ale wiem, że przyjdzie. A jak już się pojawi, to będzie się działo. Rozdział pierwszy. Dom. Różne głupoty ludzie pieprzą. Ale już najgorsze są te o życiu i pokrętnym losie. Sami znawcy psia jego macie. W dopie byli, gówno widzieli. Ale doradzą we wszystkim. Ja takich doradców zawsze omijałem szerokim łukiem. Owszem wysłuchałem, pukiwałem głową, a potem usuwałem ich paplaninę z dysku. Dziś jednak wam doradzę, bo już mam do tego prawo. Możecie też kiwać głową z politowaniem, machać ręką, jakbyście odpędzali natrętną muchę, ale dajcie mi chwilę tyle, ile potrzeba, abyśmy dotrwali do końca tej opowieści. I dopiero wtedy ocencie, czy to była dobra rada. Czy też taka nie za bardzo umowa? No, może jednak zmienimy zasady gry i radę dam wam dopiero na końcu? Najpewniej wtedy nawet nie trzeba będzie już nic mówić, bo wtedy sami zrozumiecie. Jesteście mądrymi ludźmi, Szak inni nie sięgają po książki. Znacie to powiedzenie, mądremu wystarczy jedno zdanie głupiemu to i referatu mało. Ciąg przyczynowo skutkowy. To jest coś, czym się ostatnio zajmuję, a to chyba dlatego, że on zajął się mną i obszedł się ze mną bardzo nieelegancko. Wypadałoby zacząć od początku, czyż nie? Kiedy to się zaczęło? Chyba wówczas, gdy poznaliśmy się z Magdą. Jednak w szczegóły tego wydarzenia nie chciałbym się zagłębiać, bo jest to nieistotne dla całej opowieści. Poznanie jak każde inne, zauroczenie, jak wszystkie, związek, jak ich miliony. Jeśli znajomość dobrze się rozwija, to wchodzi w etap związkowy. Potem kobieta wyczekuje tego momentu, gdy oblubieniec padnie przed nią na kolana z pierścionkiem. Tak, wiem, mówią, że tradycyjne oświadczyny są po to, aby mężczyzna klęcząc stawał na wysokości zadania, mówił do rzeczy i czuł, czym to pachnie. Ale sami rozumiecie, tak się robi. Wiecie, że rano będzie kac, ale i tak pijecie, co nie? Potem planujecie ślub i weselicho, a z tym nieodzownie wiąże się wieczór kawalerski i właśnie znaleźliśmy się w teraz i tutaj. W miejscu oraz momencie, w których chciałbym was zaprosić do mojej opowieści. Zatem wyliczamy miejsce zbrodni. Salon przestronnego mieszkania, urządzonego gustownie, bez przepychu, ale nie można powiedzieć, że skromnie. Osoby dramatu. Ja, moja narzeczona Magdalena oraz Artur, mój najlepszy przyjaciel, przyszły drużba. Katalizator wydarzeń, czerwone wino, gruzińskie, półsłodkie. Okoliczności, wieczór kawalerski. Wygląda nieminnie? Otóż to, kochani. Otóż to, Kumpela powiedziała mi o firmie, która organizuje niezwykłe wyprawy, zachwala Artur, żywo gestykulując ręką, w której trzyma kieliszek. To nie taki typowy wypad w góry. Wycieczka jest zorganizowana i nazywa się szlakiem beskickich duchów i upiorów, wiedzie przez zaginione wioski, cmentarze i co najważniejsze! Zbacza z utartych szlaków. Można tak? Pyta moja Magda, donosząc drugą butelkę wina. Tak, dostaniemy na to specjalny papier, ekscytuje się Artur. Całkowita izolacja od ludzi, nieuczęszczane szlaki, nocleg pod namiotem. Dzicz kochani, przyroda, natura, samotność. Podoba mi się, mówi Magda. Pewnie, że jej się podoba bo będziemy pod namiotami, a nie w jakimś ekskluzywnym hotelu wystawieni na pokusy nocnych szaleństw. W dodatku pod ręką kilka godzin jazdy od Lublina. No nie wiem. Protestuję, bo średnio mi się to podoba. Michaś, będzie zajebiście, zobaczysz, mówi Artur wymachując kieliszkiem. Wiesz, co jest najlepsze? Nie wolno nam mieć ze sobą telefonów, dostajemy tylko GPS z wytyczoną trasą. Trzy dni sami z naturą. Wiesz, że nie przepadam za górami. Z chłopaków też nie są jacyś taternicy. Cywilizacja to jest nasz żywioł. Odmiana dobrze nam zrobi. Naciska Artur. Fajnie to wymyśliłeś. Jak dla mnie bomba. Podsumowuje Magda. Uważając niechybnie dyskusję za zakończoną, ale ja nie składam broni. Ja to jeszcze przeżyję. Mówię z mocno zarysowaną wątpliwością w głosie. Ale reszta chłopaków? Wszyscy spodziewają się jakiegoś dobrego hotelu i mocnej imprezy Reszta? Czyli kto? Pyta Magda A ja już dobrze wiem o co chodzi, a ja właściwie o kogo O jej brata, który jest takim modelowym przykładem dupka i idioty, że nawet nie biorę go pod uwagę jako gościa na kawalerskim Peter i Damian wyjaśnia Artur, ratując mnie z opresji Wyprawa przewiduje udział tylko czterech osób Odgórnie narzucony limit Podnosi dłonie, jasno dając do zrozumienia, że co złego to nie on. No, czyli nie wciśniecie, Rafałka? Drąży Magda. W tym przypadku nie da rady. Artur rozkłada ręce w geście całkowitej bezsilności. Patrzę na niego zadowolonego ze sprytnego planu, który właśnie udało mu się wdrożyć. Potem zerkam na Magdę, lekko zaniepokojoną i wiem o co gramy albo kawalerski z jej pierdzielniętym braciszkiem, który uznaje imprezę za udaną dopiero wtedy, gdy otrzymuje dożywotni zakaz wstępu do odwiedzonej knajpy, albo wyprawa w góry, których serdecznie nie znoszę. Będzie mu przykro, mówi Magda i w tym momencie wyprawa zaczyna mi się naprawdę podobać. Dobrze, że jej braciszek, a mój przyszły szwagier w naszej ekipie nazywany pieszczotliwie zjebem, Mieszka w Szczecinie, a my w Lublinie. Jest to idealna odległość, która pozwala spotykać się tylko w święta. Niech będą góry, decyduje, nalewając wina do swojego kieliszka. Uff, można zatem powiedzieć, że to była nasza wspólna decyzja, czyż nie? Rozdział drugi. Góry. Poniedziałek, 22 sierpnia 2022 roku. Godzina dziesiąta. Parking na Przełęczy Małastowskiej. Góry łapią cię za kark jak małego kociaka i wrzucają do jednego z dwóch koszyków. Kocham lub nienawidzę. Jeśli chociaż raz ktoś przeciągnął cię przez górski szlak... To nie pozostaniesz obojętny. Od tego czasu będziesz czekał na kolejną wyprawę z utęsknieniem, albo odpowiadał wszystkim, że nie masz pojęcia, co w tych górach ciekawego, co oni widzą, wszędzie albo daleko, albo zimno, albo gorąco wieje, czasem pada. No i uwaga najgorsza. Nikt nie uprzedzał zawsze pod górę. Należy do frakcji wole morze. Dorsz. Lepszy od oscypka. Jak marznąć, to nad Bałtykiem w tłumie podobnych idiotów można za rozstawionym parawalem. O czemu nie? Jestem zatem z koszyka nienawidzę. Byłem także przed tą wyprawą. Ogólnie nic się nie zmieniło. Mało tego. Uroczyście oświadczam, że jeśli mnie jeszcze kiedyś zobaczycie w górach, to zjem własną rękę. Zerkam z niepokojem na kartkę, zadrukowaną listą rzeczy niezbędnych do przeżycia przez najbliższy weekend, z tą durną pewnością, że jednak czegoś zapomniałem. Nie jestem człowiekiem gór, nie przecieram szlaków, nie dla mnie łazęgi po kamienistych ścieżkach, łapanie oddechu na szczycie, lubię tylko jeden rodzaj szczytowania i dobrze wiecie, który mam na myśli. A jestem takim szczęściarzem, że moja narzeczona ma podobne spojrzenie na świat I las najlepiej odbiera w rozdzielczości 4K Magdalena, bo tak ma na imię moje największe szczęście Już za tydzień złączę swój los z moim, wypowiadając uroczyste tak przed urzędnikiem stanu cywilnego na co obydwoje przebieramy nogami z niecierpliwością. Będzie potężne weselicho. No oczywiście o ile przeżyje ten trzydniowy wypad w dzicz, zafundowany naszej czwórce przez Artura, mojego drużbę. Właśnie zyskuję pewność, że jeśli jednak nie przeżyje, to stanie się tak przez tę jedną rzecz, której zapomniałem, zapakować. Na pewno masz wszystko? Piotr zaciera ręce i uśmiecha się, jakby co najmniej czekał nas weekend w Las Vegas, a nie w Beskidzie Niskim. No, raczej, odpowiadam. Chociaż na liście nie było alkoholu. O, no, to tak, jakbym musiał na niej zapisać, oddychaj. Człowieku, panuj się! Mówi, śmiejąc się głośno. Zadbaliśmy z wujkiem Arturem o odpowiednie nawodnienie na szlaku. Możesz być spokojny. Piotr. To człowiek bywający w górach raz do roku, ale mający się za kogoś, kto niemal został urodzony na czerwonym szlaku, wychowany w tatrzańskiej jaskini przez bezwzględnych górali, za jedyną zabawkę mając ciupagę i był karmiony od pierwszych dni sypkiem i okowitą oraz kąpany w zimnym potoku, obowiązkowo trzymany przez gaździnę zapięte. Matka, rodząc, zapewne krzyczała: Dajcie mi coś na wstrzymanie, urodzę go tylko na giewoncie, bo niżej to wstyd. Tak można wnioskować z jego opowieści. To on przygotował listę rzeczy dla naszej czwórki, ponieważ jako jedyny członek wyprawy miał choć teoretyczny kontakt z górami. Otrzymany od organizatora spis był lekceważącym prychnięciem i wziął się do roboty. Na szczęście ma być ładna pogoda. Mówi Damian, czwarty z ekipy. Rozglądam się dookoła i chciałbym się zachwycić, ale jakoś nie mogę. Drzewa wspinają się niczym grupa zielonych wędrowców w drodze do samego nieba, cichych i podążających w ustalonym od wieku w porządku. Mgła snuje się pomiędzy pagórkami jak chmura, która zerwała się ze smyczy i postanowiła podokazywać, zanim ją złapią i zagonią znów do pracy. Słońce przebija się jeszcze nieśmiało, ale już nam pokazuje, że ten dzień będzie należał do niego. Ładnie. Fotkę można cyknąć. Ale żeby od razu wzdychać z zachwytu leść tam po cholerę Ta pogoda w górach podobna jest ważna. Stwierdzam fachowym tonem. To w końcu mój wieczór kawalerski. Nie wypada grać defetysty. Podchodzę pozytywnie do tej wyprawy, mówi z uśmiechem Damian. Jednak mogliśmy przesiedzieć te trzy dni w jakimś ekskluzywnym górskim domku, z jacuzzi, sauną i dobrze zaopatrzonym barkiem. Michał nie chciał takich atrakcji, odpowiada mu Piotr. Sam mówił żadnych gołych dup, chlania na umór i takich żenujących i poniżających wyczynów jak na każdym wieczorze kawalerskim. Dlatego Artur ogarnął ten wypad w góry. Fakt, nie chciałem Przy Magdzie tak mówił, odpiera Damian Wiadomo, grał grzecznego <laughs> Jest grzeczny Luzujcie, wtrącam się Takie wypady do domku możemy sobie robić, kiedy chcemy A to może być ciekawa przygoda Co to za przygoda, gdy nikt nie zrobi loda? Słyszymy od strony parkingu, na którym pojawia się Artur to będzie wyprawa życia, zobaczycie Jesteśmy już zatem w komplecie Artur to mój najlepszy przyjaciel Kontruje moje stonowanie rubasznością, zachowawczość, szaleństwem, małomówność, gadulstwem i tak dalej Para idealnie się uzupełniająca od ogólniaka przez studia zawsze razem. Pierwszy papieros, alkohol, trawka i te wszystkie cudowności wiążące się z eksploracją dorosłego świata wpisywaliśmy na listę wspólnie. Zawodowo zajmuje się organizowaniem koncertów, eventów i wszelkiego rodzaju imprez. O Piotrze już wspomniałem, mówimy na niego Peter. Zgodnie z odwieczną osiedlową tradycją, według której Mateusz zostaje Matim, Sebastian Sebą, a Adam Adim, nic szczególnego, a jednak z charakterem. Jest pracownikiem cywilnym w wojsku i odpowiada za jakieś procedury poufności. Robota nudna do wyżygania. Dobrze zbudowany, przystojny, lep na laski. Jednak szczęścia w miłości nie ma zagroż. Damian jest drużynowym artystą, malarzem, obecnie dobrze zarabiającym grafikiem w studiu produkującym gry komputerowe. Pierwsze szlify zdobywał biegając z puszkami farby po mieście i tworząc wspaniałe graffiti. Przebył długą drogę od rysowania penisów na drzwiach szkoły do stanowiska jednego z głównych kreatorów wizerunków najbardziej rozpoznawalnych postaci popkultury. Zawsze myślał gdzieś wysoko... Nawet słowa wypowiada z pewną dozą kolorów, dbałością o szczegóły i wartość artystyczną. No, takie mam wrażenie. No i ja. Nudny pracownik komercyjnego banku. Na co dzień przyjmujący wpłaty od klientów, zakładający konta i wciskający kredyty. Jednak zakochany. Szczęśliwy mimo niezbyt ciekawie zapowiadającego się wypadu każdy z nas zarabia na tyle dużo, że moglibyśmy pozwolić sobie na wieczór kawalerski nawet i w Bangkoku czy innym porto alegre, gdzie pilibyśmy kajpirinie i moczylibyśmy nogi w ciepłym oceanie. Ale Artur uparł się na tę właśnie wyprawę o, przypomniałem sobie, jak kilka miesięcy temu siedzieliśmy we troje, ja on i moja narzeczona, Sączyliśmy czerwone wino i planowaliśmy wieczór kawalerski. Lekko, rozluźniony półsłodkim trunkiem ze słonecznych rejonów Gruzji. Nie przeczuwałem, że ta forma rozrywki jednak nie przypadnie mi do gustu, na no, potem jakoś głupio było odmówić. Więc tak. Jesteśmy tu i teraz. W przepiękny sierpniowy dzień na parkingu na przełęczy małastowskiej. Góry! Otaczają nas zwartym szykiem niczym policyjny kordon I już nie ma mowy o odwrocie Artur zbija z nami piątki Jest uśmiechnięty jak miś na widok miodu I wyciąga rękę w stronę czarnego Mercedesa Vito Wysiada z niego urocza blondynka I odmachuje nam wesoło Dziewczyna ma wszystko na swoim miejscu i mogłaby spokojnie zawrócić w głowie niejednemu mężczyźnie no, Ale oczywiście nie dla mnie takie rozrywki Spuszczam więc skromnie wzrok, by nie oślepiły mnie te blond splendory Panowie? Artur rusza w stronę samochodu Zapraszam na największą przygodę życia Z tą blondy? pyta Damian przez chwilę wydawało mi się, że męski wypad bez ślinienia się do kobiet jest możliwy, ale jak widać płynne to były nadzieje. Nie smuć, zbywa go Artur. Pierwszy, rzuca Damian, kompletnie ignorując przytyk. Przedskoczek, dodaje Peter. Morda, frędzle, ucisza ich Artur. Panie jest od organizatora wypadu. Grzecznie mi tutaj. I w tym miejscu muszę na chwilę się zatrzymać, żeby wyjaśnić jedną rzecz, czyli status cywilny członków wyprawy. Ja miałem pięć dni do ślubu i zamierzałem dotrwać do tego dnia. Artur właśnie przymierzał się do drugiego rozwodu, a Peter zmieniał dziewczynę jak rękawiczki w każdej oczywiście, zakochując się na zabój. No i Damian, który pozostawał jakby zagadką. Na studiach stwierdziliśmy, że jest gejem. Nikt go nigdy nie widział z żadną dziewczyną, ale z drugiej strony z chłopakiem też nie. Na ślubach kolegów pojawiał się sam i gdy na weselu popił sobie troszkę, to nie zwierzał się nikomu ze swojego życia uczuciowego. Dziewczyna otwiera klapę bagażnika, odsłaniając komfortowo wyposażone wnętrze busa, obite czerwoną skórą i oświetlone listwami LED. W środku stoi mały stoliczek, na nim safe i plastikowa skrzynia. Cześć, Maja, jestem? Przedstawia się nam i uśmiecha uroczo. Hej, włosy upięte w dwa kucyki, radośnie podskakują. Za chwilę wyruszycie na wyprawę organizowaną przez naszą firmę. Jestem waszą opiekunką. Idziesz z nami? pyta zaskoczony Peter. To męska wyprawa odpowiada Maja. I limitowana do czterech osób. Wybaczcie. Ja nie wybaczam, przekomarza się Peter. Przepraszamy za kolegę, gdy widzi piękną kobietę, staje się nadpobudliwy seksualnie, mówi Artur. Jednak jest całkowicie nieszkodliwy 100% impotencji w brzydkim opakowaniu. Gdyby ci to jednak w nim nie przeszkadzało, to. Pije za dużo piwa, kiepsko trawi laktozę, głosował na Kukiza, słucha Zenka Martyniuka i lubi filmy z Karolakiem Cud, że żyje z takim zestawem wad genetycznych Żywy argument za słusznością aborcji w każdym stadium życia, od poczęcia do osiemnastego roku życia A taki przystojniak? Szkoda Maja uśmiecha się figlarnie już miałam zaproponować spotkanie po Waszym powrocie? Tak, no cóż. Pozostaje mi wyjaśnić Wam obowiązujące zasady i pożegnać machaniem ręki z tarasu widokowego. Słuchajcie, bo to nie są żarty. Zamieniamy się w słuch. Oznajmiam mocnym głosem, żeby zagłuszyć śmieszkujących przyjaciół i wprowadzić trochę dyscypliny. Lubię Pitera, ale jego natarczywe podrywanie każdej napotkanej przedstawicielki płci pięknej niejednokrotnie mnie żenowało. Po pierwsze, musicie podpisać oświadczenie, że zrzekacie się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do organizatora na wypadek odniesienia obrażeń lub śmierci. Informuje nas z poważną miną maja, po czym wyjmuje z tyłu samochodu tablet i podaje go nam wraz ze specjalnym rysikiem. Zabrzmiała, jakbyś zabierała nas do dżungli amazońskiej, komentuje Damian. Rzucam okiem na dokument. Jako bankowiec wiem najlepiej, że kto nie czyta każdego paragrafu przed podpisaniem, może potem mieć pretensje tylko do samego siebie. Treść jest krótka i ogranicza się właściwie tylko do tego, co powiedziała dziewczyna. Podpisujemy grzecznie, jeden po drugim. Maja uśmiecha się, stuka palcem w ekran i ponownie podaje nam tablet. Kolejny dokument to NDA, czyli klauzula poufności. Oznajmia: Nie wolno wam po zakończeniu wyprawy zdradzić jakichkolwiek szczegółów z jej przebiegu. Zaczyna ode mnie. Widząc, że jako jedyny przeczytałem poprzedni dokument przed podpisaniem. Znowu krótki zapis jasno mówiący, że jeśli któryś z nas cokolwiek chlapnie, to zabuli dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych. Nie za ostra ta kara? pytam. To zabawa dla dużych chłopców, a tacy ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny. odpowiada blondynka. Kto nie podpisze, ten nie idzie. <laughs> I oto powód, dlaczego nic nie można było znaleźć o tej wyprawie, stwierdza Damian. To ekskluzywna rozrywka, rzuca dziewczyna, zabierając tablet. Co dzieje się w górach, zostaje w górach. O, zaczyna mi się to podobać, komentuje Peter, całkowicie niezrażony wcześniejszymi docinkami Artura. Trzecia sprawa. Maja zamyka tablet w plastikowym pudle. Zdajecie swoje telefony i deponujecie w sejfie. Po włożeniu do środka zamykacie, ustalacie szyfr, wciskając cztery cyfry. Dwa razy gwiazdkę, ponawiacie szyfr. Będą na was czekać po powrocie. Zostaliśmy o tym uprzedzeni, więc nikt nie protestuje. Żadnych smartfonów, i innych narzędzi do komunikacji ze światem. Tylko my. I natura. Maja odwraca się na chwilę plecami do sejfu, po czym wykonujemy jej polecenia. Gdy Sejf podwójnym piknięciem oznajmia, że wszystko poszło gładko, dziewczyna wyjmuje ze skrzyni mały zasobnik w barwach Moro. W środku jest urządzenie GPS do śledzenia trasy, bateria wytrzymuje siedem dni, ale macie dwie zapasowe. Jest też telefon z opcją wezwania pomocy ma zaprogramowane trzy numery mój GOPR i 112. Użycie któregokolwiek z nich przerywa zabawę i zostajecie w trybie natychmiastowym ewakuowani, więc radzę używać z rozsądkiem. Pozostałe połączenia są zablokowane. Jest tam też aparat cyfrowy, żebyście zrobili sobie kilka zdjęć po drodze. Po wyprawie zdecyduję, które możecie zabrać ze sobą, aby nie naruszały klauzuli poufności. Jakieś pytania? Żadnych! zapewnia jako pierwszy Artur. Świetnie. Maja uśmiecha się z zadowoleniem. Spakowaliście się według listy? To jest, odpowiada Peter. Trochę ją podrasowałem. Możecie zabrać więcej. Byle nie mniej, mówi dziewczyna, po czym wyciąga ze skrzyni cztery kolejne zasobniki wielkości kosmetyczki. Tutaj macie po awaryjnym pakiecie żywnościowym dla każdego. Batony proteinowe, żywność liofilizowana. Na mapie GPS zostały zaznaczone punkty, w których czekają na Was skrytki. W każdej z nich znajdziecie 5 litrów wody i mały zapas żywności. Kod do skrytki macie w pakietach. Jeśli zabraliście butelki z filtrem węglowym, to możecie do nich czerpać wodę z potoków. Jednak potraktujcie to jako ostateczność. Wasze miejskie żołądki mogą nie znieść tego dobrze? Tak jest, odpowiadam, salutując. Pokażcie mi swoje apteczki, nakazuje dziewczyna. Zrobione zgodnie z listą, zapewnia Peter. Proszę, nalega Maja i wyciąga do niego rękę. Piotrek otwiera jedną z bocznych kieszeni w plecaku i podaje jej czerwony pakunek z niebieskim krzyżem. Dziewczyna sprawdza zawartość, po czym kiwa głową z zadowoleniem. Wszystko gra. Ocenia. No to buzi na drogę i ruszamy. Peter nie zrezygnował z umizgów. Na drogę to kop w dupę, na szczęście, odpowiada maja. Zamyka klapy od samochodu, macha nam i wskakuje za kierownicę, po czym rusza na główną drogę i tyle ją widzieliśmy. Panowie. Odzywa się Peter. Właśnie się zakochałem, więc powinniśmy to uczcić Na tę okazję mam przygotowaną wiśniówkę Wyjmuje z plecaka butelkę wódki wiśniowej, metalowy kieliszek turystyczny i rozpoczyna kolejkę Za nas Rzucam, po czym wypijam swoją porcję Za Miśka i Madzie Dodaje Damian — Żeby pieniądze były i chuj stojał! — wznosi Toast Artur. — Za góry! — Peter unosi swój kieliszek. — jest pięknie, zielono i słonecznie. Czego więcej nam trzeba? Nikt nie wzniósł Toastu za szczęśliwy powrót. — A kurwa mać, ktoś powinien... Rozdział trzeci. Szpital. W ogrodzie jest zielono i słonecznie. To jest dobra pogoda. Lubię taką, chyba wszyscy lubią. Dzień nastraja do spacerów, pikników, może nawet jakiegoś grilla. Wypadł w góry. Nie wypadł w góry to nie. Z górami definitywny koniec. Już nigdy więcej. Tak samo z lasami. Dobra pogoda nie wygoni mnie w góry i nie nastraja mnie do wędrówek. Do innych rzeczy, ale nie do wędrówek. Do mordowania? Czy nastraja do mordowania? Nie wiem, cholera, zdecydowanie nie wiem. I wpadam w lekką panikę, bo wiedzieć powinienem. W końcu to ja będę mordowany, więc dlaczego nie wiem? Powinienem się pilnować strzes własnej dupy, przewidywać zdarzenia, antycypować. Ja, jest takie. Mądre słowo, które właśnie wpadło mi do głowy. Spokojnie, zaraz wypadnie i nie trzeba będzie się tym przejmować. Mieć za dużo mądrych słów w głowie to też nie za dobrze. Ważniejsza kwestia to czy morderca też wstaje rano. Wychodzi przed dom i mówi sobie, że bardzo ładna pogoda Trzeba by troszkę sobie pomordować, bo aż szkoda dnia Szkoda marnować takiej pogody Ktoś łapie mnie za rękę, a ja odruchowo uderzam z łokcia w tył Zrobiłem się bardzo nerwowy ostatnio Wszystkiego się lękam, reaguję nieco przesadnie Odwracam się i widzę, że na soczyście zielonej, równoprzestrzeżonej trawie leży pielęgniarka. Chyba ma na imię Ewelina. Przepraszam, rzucam szybko i wstaję. Przestraszyłem się, przepraszam. Trzyma się za nos. Po chwili wstaje i spogląda na dłonie. Krew, cholera. Krew no tak, zareagowałem nieco przesadnie. Całkowita utrata kontroli, odruchy warunkowe stały się niebezpieczne dla otoczenia. No, zanerwowy się stałem. Podchodzi pielęgniarz, a spory chłop, barczysty. Kiedyś o takich mówiono, że grubej kości. Chłop nas chwał. Złapie mnie, będzie szarpał? Antycypuj, Michał. Antycypuj. Nic się nie stało. Mówi w jego kierunku pielęgniarka. Chyba Ewelina. To ja, przepraszam. Odchodzi z dłonią przynosi, a z pomiędzy jej palców sączy się krew. Czerwona i świeżutka. Pielęgniarz patrzy na mnie z podełba i grozi powoli palcem. Nie spuszcza wzroku. Wytrzymuje go, przygląda się. Pewnie ocenia, może lituje, może gardzi. Wszystko w porządku, Panie Michale? Pyta! Otóż nic nie jest w porządku. I on dobrze o tym wie. Kiedyś może było, dawno temu. Przedwczoraj czy tydzień wstecz, ale dziś już nie jest. Co mam mu odpowiedzieć? Chciałbym coś takiego, żeby wiedział, że jestem spokojny i niegroźny. Nie wiem. Wszystkie mądre słowa wyleciały mi z głowy. Rozdział czwarty góry Poniedziałek 22 sierpnia 2022 roku, godzina dwunasta. Banica koło Gładyszowa. Na razie idziemy za czerwonym szlakiem. Delikatnie pod górę, powoli, oddalając się od drogi i parkingu, a zbliżając do serca Beskidu. Nie czuję tej wyprawy. I chyba nie tylko ja Ale Artur mocno wkręca nas w górski klimat Co chwilę wskazując jakieś piękne miejsca Słońce grzeje coraz mocniej I Peter poucza nas, żebyśmy założyli jakieś czapki I posmarowali się kremem z filtrem Bo w górach słońce atakuje z znienacka i bardzo mocno Prawdziwy słoneczny bliskik, Tłumaczy posapując przy delikatnym podejściu Zobaczycie, wieczorem będziecie mieli spalone ryje Dobra, posmarujemy się na postoju, nie cwaniakuj. Odpowiadam też, łapiąc oddech. Ach, cholera, plecach jest ciężki i przez pierwszą godzinę męczyłem się z paskami, aby je jakoś dopasować. W końcu, gdy złapałem wydawałoby się idealne ustawienie, to zaczęły mi się pocić plecy. Facet w sklepie zapewniał, że z tym plecakiem mogę z marszu podchodzić pod K2, a basket niski wciągnę nosem. Chyba odwiedzę dziada po powrocie. Arturko, powiedz mi, co to za przekręt z tą wycieczką? Zagaduje Peter. Nigdzie w sieci nie ma śladu po tej firmie. Nie mają Facebooka na stronie poza nazwą i numerem telefonu. Nie ma oznaczeń, lokalizacji, a w Google kompletnie nic. Tylko same oceny i to wszystkie na pięć gwiazdek. To już chyba o czym świadczy, co nie? Odpowiada z uśmiechem Artur. A widzisz, reszta to tajne przez poufne. Aha, na poufności da się akurat nieco znam. Słyszałeś, co dziewczyna mówiła? To ekskluzywna rozrywka. Dowiedziałem się o nich pocztą pantoflową i uwierz mi, terminy mają zajęte na pół roku do przodu. Na takie zwykłe łażenie po górach? Pytam zaczepnie to nie takie zwykłe sami zobaczycie ja chyba wiem co Artur wykombinował oświadcza Damian zaraz będzie czekał na nas helikopter który przewiezie nas na Słowację do pięciogwiazdkowego hotelu A tam to wiadomo Alkohole, kasyno i balety Szampan i kawior o, A przynajmniej zapiekanki i oranżada Tak to ogarną, żeby twoja Madzia się o niczym nie dowiedziała Niby takie popierdalanie po szlaku? Życie w zgodzie z naturą? Męski wypad? A tak naprawdę to jedna peska. To rozumiem, stwierdza Peter Dlatego zabrali nam telefony, żeby nikt po pijaku nie zadzwonił do swojej kobity, żeby nie było zdjęć i dowodów naszego zerwania się ze smyczy, mam rację? Pamiętam, jak napisałeś do swojej dziewczyny smsa, że nie możesz z nią rozmawiać, bo zgubiłeś telefon Przypominam, ocierając pot z czoła Ej, no złe języki ludzkie pomówienia, odpiera Peter ale pewnie mam rację z tym kamuflażem, co nie, Arturo? <gryźliście> rozgryźliście mnie, odpowiada Artur Czułem, że przed tak potężnymi umysłami nie uchroni się żadna tajemnica Dalibyście pewnie radę nawet krzyżówce panoramicznej Tak będzie? Docieka z nutą nadziei w głosie Peter Będzie jeszcze lepiej O tej firmie nie ma nic Damian postanawia wrócić do tematu. Jednak znalazłem ciekawe strony dotyczące beskickich tajemnic. Hmm. Zekopane skarby, złoty pociąg? Domyślam się. To na Dolnym Śląsku. Poprawia mnie. Tutaj raczej wszystko jest związane z opuszczonymi wsiami, zaginięciami ludzi i upiorami na cmentarzach. Opuszczone wioski? Podchwytuje Peter. Coś tam straszyło i ludzie uciekli w popłochu? Dokładnie. Potwierdza Artur. Straszyła ukochana władza ludowa podczas akcji Wisła w 1947 roku. Mieszkających tu łemków wysiedlono, wyludniając te tereny niemal całkowicie. 34 wioski zniknęły z dnia na dzień i właśnie doszliśmy do jednej z nich. Banicy. Gdzie? Damian rozgląda się, bo faktycznie nie widać żadnych domostw czy innych znaków zwiastujących, że dotarliśmy do jakiejkolwiek osady. Tutaj Artur zatacza ręką dookoła. Tyle zostało z beskidzkich wiosek. Ślady po zagrodach, drogach, polach, zdziczałe sady. A to była bardzo ciekawa wioska. Nazwa według legendy pochodzi od banitów, którzy grasowali na okolicznych szlakach. Banica wzmiankowana była już w 1629 roku, a w trakcie II wojny światowej spadł tutaj aliancki bombowiec marki Halifax, który dostarczał zaopatrzenie dla uczestników powstania warszawskiego. Artur, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili, komentuje wywód przyjaciela Peter. Skąd ty wiesz takie rzeczy? <noise> jako organizator i przewodnik poczułem się w obowiązku, odpowiada z wyraźną dumą w głosie. Miałem zlecić po fragmencie każdemu z was, ale wiem, że dla ciebie, Peter, problemem jest nawet zapamiętanie kolejności posiłków w ciągu dnia, więc wziąłem to wszystko na siebie. I od razu powiem, że nasza wycieczka obejmuje wejście do kilku domów, które pozostały po wysiedleńcach sprawa poza zasięgiem zwykłego turysty. Nieźle rzuca Damian. Powiem szczerze, że zaczyna mi się to podobać. Myślałem, że to będzie takie zwykłe dreptanie po chaszczach, a tu proszę. Ach, I to nie koniec atrakcji. Dodaje zadowolony Artur. Ale teraz robimy odpoczynek. O jak cudnie. Stwierdzam z radością. Artur zrzuca plecak i przeciąga się. My Robimy to samo, rozsądnie szukając najbliższego cienia. Moje plecy, gdyby tylko... Potrafiły mówić pewnie właśnie, by mi dziękowały i prosiły, żebyśmy skończyli się wygłupiać i wrócili do domu. Ech, no cóż, Artur powiedział, że jutro już nie będę nawet czuł, że mam plecach na sobie, oby nie ugał. Rozglądam się po okolicy. Zieleń wciska się w oczy z każdego zakątka i wreszcie chyba. Zaczynam czuć, że ten weekend może być wyjątkowy Szczególnie wyjątkowy wydaje nam się W momencie, gdy wszyscy sięgamy odruchowo do kieszeni po smartfony I żaden z nas nie znajduje tam swojego ulubionego gadżetu Wybuchamy wspólnym śmiechem Trzeba to oblać! Zarządza Peter, wyjmując z plecaka napoczętą wcześniej butelkę wiśniówki Zdecydowanie popieram Wiecie, jesteśmy teraz jakby zagubieni w innym wymiarze. Przecież na co dzień, każdą minutę życia wyznacza kalendarz spotkań, wiadomości mailowe, face, Insta. To jest nasz cały świat. Teraz wszystko znikło. Podróż w czasie podłapuje Damian. Kiedy weszły smartfony, ktoś pamięta? Cholera wie. Ale już koło dwutysięcznego to chyba miałem komórkę. Przypomina sobie Peter. Czy i cofnęliśmy się w czasie do poprzedniego wieku? Podsumowuje Artur. Spójrzcie na to, wskazuje jakąś zardzewiałą blachę leżącą w trawie. A jaka symbolika? Ostatni ślad po opuszczonej wiosce, to właśnie pozostałość po czasowni. Po czym? Pytam. No, taki kościół bez ołtarza. Wyjaśnia. Wierni spotykali się tutaj o określonych godzinach na modlitwy. W ruskim czasy to godzina. Stąd nazwa. Ustalano na przykład, że w południe wszyscy przyjdą się modlić. W południe? Peter zerka na swój zegarek. A to idealnie zatem. Modlmy się. odchęca butelkę. My sięgamy po swoje kieliszki, które znajdowały się na sporządzonej przez niego liście. Podbezpieczny weekend rzuca Artur, król toastów, wymyślający zawsze najgłupsze. Zaimponował mi przygotowaniem do wyprawy, nie powiem. Na studiach zagonienie go do nauki było nielada wyczynem, a teraz wszystko wykuł na blachę. Dobrze wybrałem drużbę, bez dwóch zdań. Pusto tu jakoś. Stwierdzam, bo od początku mnie to dziwiło. Poniedziałek, mówi Artur. Specjalnie wybrałem taki dzień na wyprawę. Ciężko będzie spotkać turystę na szlaku, zresztą to niebieszczady albo to zasrane, zakopane, gdzie większość przyjeżdża tylko po to, żeby łazić po krupówkach, które wyglądają jak jedna wielka tandetna galeria handlowa. Pieprzeń górale ich żądza dotków. Beskidy. To piękne i jeszcze w miarę mało skomercjalizowane góry. No, a zaraz schodzimy ze szlaku, to już w ogóle nikogo nie spotkamy. Można się przyłączyć? Od strony ścieżki dobiega nas wesoły głos, niewątpliwie należący do przedstawicielki płci pięknej. Ma lekki wschodni zaśpiew. Czym chata bogata? Peter rozkłada ręce, skłania się nisko i wskazuje nasze prowizoryczne obozowisko. Zapraszamy, właśnie mieliśmy zasiąść do posiłku. Niech pani szanowna uważa na szanownego kolegę, bo zaczyna Artur, ale Peter nie pozwala mu dokończyć. Ty lepiej uważaj, bo pchasz się w gips, kolego. Rzuca w jego kierunku. Niespodziewanym gościem jest. Dziewczyna w wieku góra, dwudziestu pięciu lat. Ma krótko czarne włosy, które lśnią zupełnie jak świeża smoła. Brązowe oczy, szeroki uśmiech, głębokie dołeczki w policzkach. <grym> się <zakochać> Można się zakochać. I pewnie Peter już zdążył to zrobić ubrana w zieloną koszulkę szorty do kolan i skórzane buty mocno schodzone i raczej w stylu starych traperów bez wymyślnej podeszwy i emblematów znanych firm gdy wizytowałem z Peterem sklep z odzieżą górską aby skompletować wyprawkę na nasz wspólny wypad mogłem wybierać wśród setek modeli obuwia w tym skórzanych ale takich tam na pewno nie było podobnie jak jej plecaka który jest dość nieduży i wykonany z szarego prezentu. Mm, cóż, dziewczyna ewidentnie lubi modę vintage. Od razu nazwałem ją w głowie harcerką. Jestem Leokadia. Oznajmia, zrzucając plecak i podając każdemu dłonie. Ale możecie mi mówić oczka. Rozumiecie. Leokadia, Okadia, oka, oczka. Przedstawiamy się kolejno. Dokąd lecicie? Pyta dziewczyna. Na wołowiec? Do nieznajowej? Yy, tak, mniej więcej, odpowiada Artur. Świetny kierunek. Ja co prawda w przeciwnym, ale te tereny bardzo lubię. Idę do obartnego, a potem, kto wie, o taka włóczęga. Yy, — Szanowna pani reflektuje? Proponuje Peter, pokazując jej butelkę z wiśniówką. Oczka przymrużyła. Oko przygryzła dolną wargę, jakby intensywnie się zastanawiała, czy wypada jej z nami pić. Nie bój się. Odzywam się w końcu. Nie jesteśmy groźni i nie namawiamy, ale proponujemy. Nie boję się, zapewnia. Ja w tych górach żyję od zawsze, znam tu każdy krzak w pięć sekund bym wam znikła z oczu chodzi o to że nie przepadam za alkoholem ojciec krzywo na to patrzą zaczął mnie zastanawiać jej wschodni akcent delikatny ale widoczny bardzo uroczy była Polką postawiłbym na to wszystkie pieniądze ale może z kresów taty z nami nie ma Peter rozgląda się teatralnie. Daj spokój, karce go. Nie chce dziewczyna to nie. Jedniewo kapituluje w końcu oczka, śmiesznie zmiękczając wyraz. Bierze pełny kieliszek od Piotra, a on rzuca w moją stronę bardzo wymowne spojrzenie. Wypija, uśmiecha się, Strzepuje resztkę na trawę, po czym oddaje kieliszek, dygając przy tym jak wytworna pannica z dobrego domu. To trzeba zakąsić, zarządza Artur i wyjmuje z plecaka plastikowy pojemnik z jedzeniem. Najpierw ulżymy moim zapasom. Na jednym z plecaków urządzamy prowizoryczny stolik, na który trafiają kabanosy i chleb oraz pokrojona w paski papryka. Dziewczyna siada z nami, ale chyba nie jest głodna, bo pomimo zaproszenia odmawia przyjęcia posiłku. E, nasz przewodnik, mówi Peter, wskazując głową Artura, opowiada nam, że jest tutaj mnóstwo opuszczonych wiosek i cmentarzy. No i że tu straszy. <laughs> Podobno zdarza się zaginąć ludziom. Wszystko prawda? Potwierdza oczka. Było tu niegdyś mnóstwo życia Łemkowie i Polacy żyli w zgodzie wspólnie klepali biedę i razem się bawili jak była okazja Teraz pozostał już tylko ślad na mapach Nie słychać śmiechów ale podobno w nocy da się usłyszeć krzyki Tak to jest już na tym świecie że po radości jakoś ślad nie pozostaje, a po smutku trwa latami? Stąd duchy? Hm, mm, jakie mądre słowa? Konstatuje Damian. Mógłbym się założyć, że zanotował je w głowie, aby użyć w którejś ze swoich gier. Moja babuszka tak mówiła. Wyjaśnia dziewczyna. Ze szczęścia biorą się dzieci, skrzywdy upiory. Babcia była stąd pytam z zainteresowaniem tak cała rodzina tutejsza ja tam w duchy nie wierzę rzuca hardo Peter. a to że ktoś nie wierzy w noc nie znaczy że nie zajdzie słońce stwierdza damian a ty wierzysz wierzę Ha! może jeszcze powiesz że widziałeś jakiegoś Prycha Peter. Zjawy snujące się po cmentarzach. Na cmentarzach nie ma duchów, odpiera Damian. To poświęcona ziemia i tam zmarli spoczywają w spokoju. Tutaj natomiast nikt nie święcił mogił. I od dawna się nie modlił. Nożka jak jest, powiedz nam. Zwracam się do dziewczyny. Twoja babcia wskazywała jakieś miejsce, gdzie straszy? Ech, babuszka mówili, że po nocy trzeba w domu siedzieć, a nie po lasach się włóczyć Dlatego jak idziecie do nieznajowej, to śpijcie w chatce Jest tam taka, tam będzie bezpiecznie Artur, a kiedy ty się doktoryzowałeś z Beskidu, to było coś o duchach? Pyta Peter Ludzie nie lubią gór w nocy Odpowiada mu Artur. W dzień łatwo w nich zabłądzić, a co dopiero po ciemku? Najdziwniejsze są opowieści ludzi, którzy dobrze znają góry, są przygotowani, a mimo to... Nagle zabłądzili i musieli wzywać pomocy. Na Magurze chcieli świętować Sylwestra w 2000 roku trzej turyści, którzy bezkidz chodzili wszerz i wzdłuż. Błądzili całą noc, twierdząc, że drogę myliły im szepty. Co? Dziwi się Peter. Szepty, powtarza Artur. Gdy już wracali na szlak, las zaczynał do nich szeptać. Jeden z nich mówił, że za każdym takim szeptem skóra mu cierpła. Strach zaciskał mu przełyk i zaczynał się dusić. Drugi zaczął golić głowę, bo osiwiał podczas wyprawy. Ten nie chciał nic mówić, ale podobno w góry już nie wrócił. Pieprzeń! Rzuca Peter. Las im po nocy szumiał. Łaziłem po górach o każdej porze roku. Raz nocowaliśmy na tarnicy, żeby złapać ładne zdjęcia o świcie. Nic jeszcze, Tarnica to bieszczady, zauważa Damian. Gory to gory, ripostuje Peter. Nie ma znaczenia, po prostu w nocy jest tu tak cicho, że ucho szuka.